Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam was już w trzecim odcinku. Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Jest mi niezmiernie miło powitać was w tej nowej lokacji, którą jest posiadłość rodu Hirata. Odkryta przeze mnie w poprzednim odcinku, dokładnie na jego końcówce. No więc cóż, bez żadnego przedłużania... Lećmy! Dobra, dwa punkty. I... Nie trup! Ło! Ty, da się pogadać z typem! I kolejna garść popiołu. To nie trup! What happened? Thieves at Hirata Estate. You must hurry. The divine heir. What year is it? What year? An odd question. Tell me. It's the year of the Dragon Spring Pilgrimage. The Dragon Spring Pilgrimage? That was 3 years ago. What is this? The sculptor mentioned an old memory. I don't remember any of this, but it appears this is the past. Powrót do przeszłości, jak rozumiem. Okej, i cyk. Dałoby mi się może... Nie, chyba niestety, ale nie. Dobra. Pokaż shurikenów. Oj, nie. Tego nie chciałem robić. Come on. O ty, czekaj. Tu. No nie, bez żartu. Sekiro. No, are you kidding me? No. Ła. Warto wiedzieć, że jeden zdejmuje takiego psa. Shuriken. Okej. To poszło troszkę nie po mojej myśli. Jezus, ile można mieć psów? Czy wilków właściwie, a nie psów. I kolejny. O, zaraz... Olej. Zwykły olej. Gdy dzban pęknie, olej pokryje wszystko wokół. Oblanych olejem można łatwiej podpalić, dzięki czemu będą otrzymywać więcej obrażeń żywotności po atakach ogniem i staną się bardziej podatni na atak anormalny w płomieniach. Okej. Okay. Czyli zakładam, że przydałby mi się to na tamtego ogra. Spod zamcza. To jakiś przedmiocik. Pro gaśni. Brawo. Nie, tak wziąć przedmiot, nie przeczytać. Dobra. Pro gaśniczy. Lekarstwo na obrażenia od ognia. Leczy stan anormalny w płomieniach. Na pewien czas zwiększa odporność na ogień. Zmniejsza obrażenia od ataków. Z użyciem ognia i spowalnia wskaźnik płomieni. Gdy na polu bitwy używany jest ogień, proch gaśniczy jest niezbędny do tego, by przeżyć. Okej. Okay. Jeziorko, tam coś. Ty, ryba! Dziabnięta!
Łuska karpia skarbów. Łuska karpia skarbów. Sorki, muszę się rozgrzać. Dobra. Błyszcząca łuska karpia skarbów. Dla zwykłej osoby to tylko piękna łuska. Jednak wśród tych, którzy sławią pewnego pana, takie łuski uważane są za jedne z najcenniejszych rzeczy na świecie. Dlatego być może warto je zbierać. Okej. Okay. A będzie więcej? Dajcie tak jeszcze przejść. Bo why not? Jest jeden. I na razie tylko jeden. Balon mienia Mibu. Balon Mibu wypełniony wodą ze źródła przepojony błogosławieństwem pomyślności. Jeśli ktoś przekłuje intensywnie zielony balon Mibu i pomodli się, skropieni wodą będą mieć większe szanse na zdobycie przedmiotów. Czyli taki trochę pierścień, znaczy trochę, no, podobne działanie do pierścienia Złotego Węża. Mibu oznacza wodne życie lub życie zrodzone z wody. W Ashinie uważa się, że woda ze źródła winna być obiektem kultu. Dobra. Halo? Co to za łapa? Okej. Sztuka walki. Eteryczne przejście. Płynna seria ataków. Okej. Na razie nie stać mi na nią, więc nie będę tego czytał. Jak kupię, to wtedy się doczytam, jak to, powiedzmy, lore tego skilla. Fragment maski tanecznej. Czerwona tykwa. Wygięta, podniesiona czerwona tykwa wypełniona wodą leczniczą. Zawartość uzupełnia się w trakcie odpoczynku. Spowalnia wskaźnik płomieni i nieznacznie zwiększa odporność na ogień. Nie może jednak wyleczyć stanu w płomieniach. Okej. Okay. Boska trawa, tajemny lek przywracający pełnię żywotności i leczący wszystkie stany anormalne. Czyli zamiennik błogosławieństwa Solsów. Boskie błogosławieństwo chyba się ten przedmiot nazywał. Mała część Ashiny jest niesłychanie stara. Mówi się, że dawna gleba, skały i woda, która przeniknęła tę ziemię, przyciągnęły uwagę bogów. Lekarz Dogen badał florę tego pradawnego miejsca i zdołał sporządzić formułę tego szczególnego leku. Koleś jest naprawdę ciekawy, ten Dogen. Normalnie lekarz i mechanik w jednym. Może jeszcze niech okaże się, że Shinobi. E, Karp! Wracaj mi tu! Na co nie można w spokoju z typem pogadać, bo ci Karp ucieknie, no. Pewnie teraz go tu pewnie nie dziabnę. Miałem chrapkę na tę typę. O, ty, czekaj. Nie kracz, może? Ha! Ah, dobrze. Dobra. No, ziomuś, mam dla ciebie łuski, dawaj mnie tę tykwę. To jest dość fajne, bo na przykład, bo mogę mieć przedmioty jednorazowe, a mogę mieć tykwę i mieć w jakimś stopniu to w nieskończoność. Ten. Wykorzystywać. Lekka sakiewka. Sakiewka z niewielką kwotą w środku. Można wydobyć ukryte w niej seny. Ma całkiem przyjemną wagę. Znajdujące się w niej seny nie są tracone w chwili śmierci. Okej, okay, I will keep that in mind. Czyli po prostu warto trzymać i jak będzie troszkę brakować, to dopiero wtedy wykorzystać. Okej, okay, nie ma co, już 9 minut, a ja jestem... No, nawet nie weszłem centralnie do lokacji, tylko się kręcę. No, ciekawe.
Do środeczka. I kolejny posążek. Odłamek naczynia. Dobra, ty się tam ogarniaj, ja się zjednoczę z posążkiem. No ale tak mało brakuje, no. Stary, nie mogłeś się odwrócić do tego czasu. No mówię, mało brakuje i akurat punkt skakuje, no. Au, au, au! Raz, zdjęty. Tu jest jakiś łucznik. Akurat ma co? Płonące strzały. Jakie to wymowne. A propos tego, że zgadnąłem przed chwilą tykwę, która leczy... usuwa status podpalenia w jakimś stopniu. No to dobra. Cyk, odpoczynek. I... kontra Nikiri. Skontrowanie pchnięcia. Dobra. Let's go then. Zamknij paździerz. To jest trochę zdradliwe. Masz dwóch ziomków koło siebie, jeden idzie za ciebie. No i co wtedy? Dobre pytanie. Kurzacz. No, oczywiście. A w sumie, a propos tej tykwy, to są może w sumie ustawy. Nie wiadomo, kiedy się przyda. Dobra. Idzie kolejny. Kasa i olej. Bardzo ładnie. Dobra. Tu jakiś przedmiot. Cukierek Ako. Cukierek wytwarzany w świątyni Sempu, przepojony błogosławieństwem Ako. Na pewien czas zwiększa siłę ataku. Spokojnie, foteliku, potem sobie poskrzypisz. Ugryź cukierek i przyjmij pozycję Ako, aby otrzymać błogosławieństwo nieludzkiego ducha. Duchy uosabiają nadmiar karmy. Należy mocno przegryźć cukierek i znieść to, co nastąpi. Okej. I jedną sztukę. Dobrze, nie blokowałem. Damage'a nie dostałem. Tylko postura trochę spadła. Czy tam podwyższyła? Dobra, nevermind. Przejście, proszę. W ogóle nie wiem, czy opłaca mi się te statki oglądać. Mogą mi niby pokazać mi coś fajnego, a równie dobrze mogą to po prostu być jakieś losowe nagrania. Totalnie niezwiązane. No i tyle ze skradania. Dobra. Info na później. Podpalona strzała. Zadaje damage tak czy siak. Nawet jeśli... jeden. Ile was tutaj? No, brawo. Normalnie chyba tylko ja się potrafię tak idealnie po prostu... Co tu szpagat zrobił przed chwilą? Dobra, po pierwsze... żegnam psy. I nie pożegnałem się ze wszystkimi! Stój! Normalnie, ej, od psów do łuczników, no po prostu świetne przejście, brawo Jack, to ci wychodzi. Na dach proszę. Tykwa. Nawet dwukrotnie. Granulka, czerwona tykwa. Dziękuję. Jeden, au. O, ej! No akurat pchnięcie, no Chryste Panie!
Ej no! Zajebiście. No, dzięki ci, gro. Nie ma to jak po prostu dostać kamerę przytwierdzoną nad dachem. Aha. No i oczywiście. Kasa po... W ogóle ja rozumiem, że tracę doświadczenie, ale dlaczego ja też tracę kasę? Możesz ty, dziadu cholerny jeden, ty! Tak cię... Zachciewa się. Nie no, ale na początku trzeba naprawdę uważać. Cicho. No, ale powoli to idzie. No szkoda, że muszę to powtarzać, no ale... Nie wiem, czy to bardziej zginę z własnej głupoty, czy... przez grę. I minęło 15 minut. Bravissimo. To jest zamknięte pewnie. Żeby nie było za łatwo. No ej, naprawdę! Dlaczego go nie złapało? I co, jak punkt umiejętności? A mógł się tak szybko wcześniej pojawić. Ty, czekaj, co? Wróć, mógł się trochę szybciej pojawić wcześniej. Gdy mnie dał się zabić, jak idiota. Dobra, jest pies. Był pies. Jednego typa mniej. No, typie! Trzeba do tego podejść logicznie. Kolejna dolna naczynia. Dziękuję ci, gro. Odkurzacz. O, trochę prochu gaśniczego. Fajnie, fajnie. Granulka. Jedna tykwa. Druga tykwa. Bardzo ładnie. Ej, no! Bo mnie zaraz coś normalnie trafi. Jeden. No. Ej, to już druga śmierć. Śmierć. Nie? Dobra, nie, cofaj, cofaj, co? Faj. Świetny to odcinek, no. Progres ledwo, ledwo jaki. Nie no. Dobra, mogę coś sobie kupić jakiegoś fajnego? Jakiś lisk, stłumienie obecności. A, to muszę tu. Wirujące cięcie. Wirujący atak robot zadarzy w kilku wrogów naraz. Energiczne cięcie wykorzystujące siłę wirowania oraz wielu wrogów, zadając dużo wrażenia, nawet wtedy się osłaniają. Shinobi otoczony przez wrogów może w ten sposób. Biorę to. Okej. Okay. Dobra. Tu, tu. Dziękuję. Tak, tak, tak. Okej, okay, wygląda ładnie. Let's go then. No, nie do końca to chciałem zrobić. Okej, okay, dwa takie cięcia i nie ma koleżka. Warto wiedzieć. Odkurzacz. Właściwie dwa trafienia, czyli jedno cięcie wystarczy.
Obstawcie może, że czy uda mi się dojść dalej niż ten kawałeczek. Ja tą chwilowo jestem na dość straconej pozycji. A co najlepsze, pośrednio przez własną głupotę. Kurde, uda mi się odblokować jeszcze za tym, bo tego nie powiedziałem, bo tak brakuje mi umiejętności, które sobie blokowałem za pierwszym podejściem. A mianowicie leczenia po śmiertelnym ciosie. Chodź tu. Mam to ci piękne wirujące cięcie. Ja pierniczę, ile można. Jeden wilczyk. Wilczur. Drugi wilczur. Tu se zejdę. Odkurzacz. Kolejny popiół. Ty, a w sumie spróbuję może z tym popiołem. Dawaj. Batutka, proch, cukierek, balonek. Bydłam, znaczy, gaś popioł. Raz. Nie no, do jasnej! Wskrzeszaj się i tnij! Chryste, panie! No, żeż ty... Dobra, stop. Nie, odznacz mi się, odznacz mi się. Do góry. Pij. Zdejmij psa. Zdejmij ty... Akurat się osłoniłeś, naprawdę? Nie ten guzik! Nie... Jezus... Ej no, dasz mi zrobić tak... Nie dasz mi zrobić tej... No nie daj mi zrobić tej kontry. Nie daj mi zrobić. Cyk! Mikiri! Ty padnij wreszcie. No. Ile można? O, ty. Ciup. Ile tu padłem? Dwa razy? Czy trzy? Balon... O, balonik kolejny. Balon bogactwa Mibu. Balon Mibu wypełniony wodą analogicznie. Jeśli ktoś przekuje złoty balon Mibu i pomodli się, skropieni wodą będą otrzymać więcej monet. Okej. Okay. Granulka. Nice! Ognista lufa! Żelazna lufa, która pluje ogniem. Można ją dodać do protezy Shinobi, dzięki czemu stanie się jej narzędziem. Trudno zapanować nad rozwścieczonymi czerwonookimi, dysponując jedynie ludzką siłą. Jednak broń ogniowa mogłaby posłużyć do powstrzymania ich. Ponoć nade wszystko boją się ognia. Okej, okay, kolejny próg gaśniczy. Przynajmniej na darmo to nie poszło. Będę mógł sobie wrócić do tego ogra i spróbować go rozwalić dzięki temu. Those worthless bastards. Hello. You are Shinobi, if I'm not mistaken. Take the Shinobi axe from the temple and split their skulls wide open. Please. Okej, okay, się da mi info, gdzie jest kolejne narzędzie Shinobi, fajnie. Okej. Okay. Co jest tutaj? Cukierek Gokana. Cukierek wytwarzany przez łowców Shinobi ze świątyni Misen, wzmocniony błogosławieństwem Gokana. Na pewien czas zmniejsza otrzymywane obrażenia postury. Ugryź cukierek i przyjmij pozycję Gokana, aby otrzymać jego nieludzkie błogosławieństwo.
Mnisi z Misen doskonale opanowali techniki zabijania shinobi, a sztuka ta wymaga ciała o niezłomnej posturze. Dobra. To blokowanie drzwi. No ładnie. Skrócik odblokowany. Tyle dobrego, nie będę się na tym w ogóle latać. Okej, tu. Kogut! I to nie jeden! Dobra, zepnięty. Nic więcej, nic chyba więcej. Tu nie ma jeszcze więcej kogutów! Pewnie! Czemu to w ogóle jest tyle kogutów? Rzecz możliwe, mam lepsze pytanie. Czemu one są takie... To się nie powinno wydarzyć. Czemu one są takie wielkie? Mamy koguty na sterydach. Granulka, czyli akurat odzyskana. Dobra. Tu. Krew. Trupy. I ostatek. How many times do I have to tell you before it sinks into your thick skull? Please, don't get angry at me, boss. I'm sorry if I scored so thick. Siedź cicho. Masz tylko pochodnie. O, czyżby? Nice! Topór shinobi małpy. Ciężki, używany przez shinobi topór z czarnego żelaza. Można go dodać do protezy shinobi, dzięki czemu stanie się jej narzędziem. Ten prosty topór nie tyle tnie, co miażdży wszystko swoim ciężarem. Kiedyś było to ulubione narzędzie shinobi, znanego jako skacząca małpa z zatopionej doliny. Ale zostało stracone wraz z jego lewą ręką. Skacząca małpa z zatopionej doliny. Ciekawe. Da się tu? Da się tu wyjść, da się. A w środku lekka sakiewka. I nic więcej. Dobra. Czy tutaj w sumie byłoby coś więcej do znalezienia? Czy... Bo mam ochotę wrócić się teraz do rzeźbiarza. Ładnie. Tam ktoś jest? O. Możesz wejść na ten dach. Łowca shinobi. Okej. You're the young master shinobi. Yes. What good are you? You were nowhere to be seen when things went south. Wait, tell me you didn't lead them here yourself. The timing of their attack was perfect. Normally those bandits wouldn't have stood a chance. Yes. Yes, it had to be you. I hope you die, traitor. Jaki zdrajco, ziomek, ja sachy piłem. No nie powiem, troszkę popiłem za ostatniego bosika, ale nie przyprowadziłem tu żadnych typów. Who are you? I'm not a thief. You're,
You're the young lords. Oh, thank goodness. Honorable Shinobi, those filthy bandits are after the young lord. They've already climbed the hill and set the estate on fire. It looked as if the young lord had no way to escape. I beg of you, Shinobi, please rescue the young lord. I entrust this to you. I pray it is of help. Thank you. Okej, dostałem odtrutkę. O, tarczownicy. Tak, wydaje mi się, że to będzie odpowiednie miejsce, żeby teraz się cofnąć. A, to zaraz o ten zaniedbanej świątyni. Zamontuję przy okazji miecze i już mam pół godziny nagrania. No, myślę, że jeszcze mogę troszeczkę zrobić. No, odblokowany trening, spoko. Notice anything different? Yes. Like what? I died. The divine heir's voice reached out to me, and suddenly I was alive again. So you died, and now you're alive again. So that means it has to do with resurrection. Resurrection? Lord Kuro. It's said to be a power of the divine heir's dragon heritage. Those who have been given the power of resurrection, they are revived upon death. Repeatedly. Impossible. Yes. It is rather strange. And yet, it is happening here and now. Let me know if you notice any more changes. I don't think the power of resurrection comes without a cost. Wiecie co? Mam taką rozkminę teraz. Po tym, co ona powiedziała. Mogą wielokrotnie powracać do życia. Ale czy w tym momencie, aby wilk nie jest tak faktycznie nieśmiertelny? No bo jakby on za każdym razem, kiedy zginie, zostanie przywrócony do życia. Nieważne, czy zginie chyba w walce, czy śmiercią naturalną, nie? Jak sądzicie? Jakby umarł w świecie naturalnym, to by to, powiedzmy, przeszło, czy by go jeszcze odmłodziło? Dobra, panie rzeźbiarz, mam narzędzia dla ciebie. So, you're back. Was that a dream? Or was it real? Whether it was a dream or it was reality. I have no idea. There is one thing I can tell you. The great Buddha has seen fit to awaken old memories within you. What you felt, what you remembered, that is what it all depends upon. I'm not sure if what I saw is what truly happened. That's how it works. Okay. Mordeczko, mam tutaj pilną potrzebę posiadania topora i dyszy ogniowej. Okej. Okay. Narzędzie protezy z wmontowaną ognistą lufą. Użycie wymaga symboli ducha. Zadaje wrogom obrażenia od ognia dzięki ognistym wybuchom krótkiego zasięgu, wywołując przy tym stan w płomieniach. Trudno opanować furii czerwonooki, gdy dysponuje się jedynie ludzką siłą, ale ognia boją się nade wszystko. To narzędzie potrafi wzbudzić w nich strach. I jeszcze wmontowany topór. Narzędzie do protezy z wmontowanym ciężkim toporem Shinobi. Użycie wymaga symboli ducha, wiadomo. Siła wmontowanego topora tkwi w jego wadze. Jedno uderzenie może z łatwością rozbić drewnianą tarczę w drzazgi i zdruzgotać posturę wroga. The Shinobi prosthetic. Appears you've taken to it quite well. Here, this is for you. No come on! Stary, ja jeszcze tego dnia ledwo jedno drzewko zacząłem, a ty już mi dajesz kolejne! Ezoteryczny tekst protezy. Tajemna księga opisująca różnorodne techniki posługiwania się protezą Shinobi.
umożliwia naukę umiejętności stylu protezy. Autor księgi porzucił ścieżkę Shinobi, ale nie potrafił przerwać swoich drobiazgowych badań. Nigdy się nie spodziewał, że kiedykolwiek przekaże komuś swoją wiedzę. What is it? It contains ways to bite into your foes with that fang of yours. In other words, fighting techniques for your prosthetic arm. I see. I had thought that prosthetic techniques wouldn't ever be needed again, but it seems I was wrong. Co, tyle? Chłopie, takie techniki to się zawsze chyba przydadzą. Okej, widzę, że nic nowego nie ma. No, protezy nie mam co pokazywać. If you want more forms for that fang of yours, you'll need to search for more shinobi tools. There's no turning back from this path now. The least I can do is load your arm. Dobra. Teraz tak, przypisać. Tutaj będzie dysza. No. Tutaj. Tutaj będzie topór. Tutaj na razie nic. Łyk herbatki. No bo hehe, czemu by nie? Wiecie co? Myślę, że tej dyszy... O! Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, myślę, że tą dyszę bym sobie z chęcią przetestował na pewnym ogrze. Więc... Let's go then! O, a dobra, w sumie jak odpoczynek już walę, to nie będzie. Mam punkt umiejętności. Co tam w tym nowym drzewku? Podwójny cios. Albo... Atak na linię, o! Impet skoku na linię, dorzucenie się na wroga i wykonanie ataku mieczem. Proteza Shinobi to idealne narzędzie do ograniczania zbędnych ruchów poprzez łączenie impetu z atakiem. Okej, okay, to jest bardzo fajne i se to wezmę. Cięcie kruka i wzmocnienie leczenia. Tutaj coś. I chyba używanie podczas skoku, jeśli dobrze rozumiem ten obrazek. Ale chyba ten skok z odbiciem teraz będę chciał wziąć. Boże, czemu ja odchodzę? Do ogra. No i zaś odpoczynek, ser... Czemu ja to mylę? Podróż... I tutaj to chyba było. Okej. Tak, to tutaj. Tylko w sumie... O, symbol ducha, a to z chęcią się po niego przejdę. O! Ej, ej, ty, co to jest? Tego nie zgarnąłem przed chwilą, znaczy przed chwilą, jak tu byłem wcześniej. Ostatek. Lord Kuro, Lady Emma. Are there other Hirata survivors? There are very few of us left. I see. Apologies. There's no end to those who seek the dragon's heritage. This was their fate. Because of those that pursued me. I didn't mean to involve them. To była Emma. Okay. Co masz mi do powiedzenia, koleżanko? I've been waiting for you, good sir. I procured some goods with the coin you gave me. Go on, buy something. No, co tam masz, ziomeczku? Uuu, narzędzie protezy! Chyba. Tak myślę, przynajmniej.
Kunai używany. A nie, mogę. Mogę ulepszyć. Fajnie, fajnie. Okej, okay. Dobra, jak tak jestem, to myślę, że granulki sobie wezmę, bo to tylko stówka. Tu na razie tyle. Tutaj nie ma co. No i sakiewek też nie będę na razie kupował. A chociaż, a w sumie dobra, nie, więc zakupię wszystko, bo tak to mam, powiedzmy, wiadomo. I'm thinking about expanding my business. I mean, who knows when Ashina will fall? It's what you might call a sinking ship. In other words, opportunity is knocking, you know? Which is why I have a favor to ask of you. What is it? Do you mind finding out what the Ashina samurai want right now? You tell me that, I can sell it to them. You're a shinobi. I bet you've got a good ear for gathering information from the enemy. Ah, help a poor merchant out here, huh? Please. Dobra, ziomeczku. Dałeś mi questa? Tego wykonam. To jest teraz... Dziwnie się trochę czuję nagrywając, bo dość często przydarzam są... Jest tutaj... Znaczy... Jakby to mówiłem poprawnie po polsku. Jest tutaj dużo rozmów. I dość dziwnie mi się tak siedzi, nic nie mówiąc. O! Ty w ogóle poszedłem w złym kierunku, nie? Ty, ale tam coś jest. Co to się uchowało wielce? Kolejny cukierek. Cukierek Gachina. Arcykapłan Senpo dał te cukierki grupie niskich, ale wprawnych zabójców. Czy to jeden... Czy chodzi o tych takich dziwnych... Tych, którego jednego przedstawiciela załatwiłem już w pierwszym odcinku? Cukierek na pewien czas wycisza i maskuje obecność, utrudniając wykrycie. Ugryź cukierek i przyjmij pozycję Gachina, aby otrzymać jego nieludzkie błogosławieństwo. Zabójcy wykonują brudną robotę świątyni Senpo. Dawni strażnicy stanowią teraz przedłużenie woli mnichów szukających nieumarłości. Okej, okay. Ej, czy ja będę w stanie zajść tego? O nie, o nie, o nie, o nie. Okej, okay, dobra, na szczęście nie zaczęło mi tego jako zgonu. Jeszcze. Tu. Tu. I teraz tu. Na wszelki wypadek. Raz, dwa. Teraz tutaj. Jak już jestem, to ziomka zdejmę. Sorry za kliknięcie, pada. Hajs, proszę. Troszkę wpadło. Do góry. Do góry. I teraz do posążka, żeby odnowić sobie tykwę. Ale ja jestem już naprawdę zaintrygowało mnie to. Dobra, nastąpił błąd w kwestii technicznej. Więc widzę się tutaj z wami. Na tych dwóch kolesiach. W sumie nawet dobrze wyszło. No, uderz mnie, dawaj. Chodź! No chodź! Chodź! Dobrze! Jeszcze raz! Dziękuję. Nie widzisz mnie? Ale naprawdę chcę sprawdzić, czy ja mogę gościowi wejść na plecy w ten sposób? Jeśli mogę mu zdjąć na raz jeden paseczek i dodatkowo jeszcze potem go rozwalić, nie ginąc oczywiście przy tym. Znaczy, wróć. Maksymalnie ginąc raz. To będę bardzo happy. Oj. Oj, oj, oj. Uwolnił się. Ty, a może sam podejdzie? Tylko przy ok- nie będzie mnie bardziej widzieć? No bez jaj! Serio musiałeś się zaciąć!
Dobra, może uda mi się mu wejść jakoś na plecy. Okej, nie widzimy. Jak? No jak się pytam? Dobra, spróbujmy. Może uda mi się go rozwalić, nie ginąc przy tym. Okej, okay, to było zaskakująco dobre. What? Jak? Oj, 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 turlaj się, turlaj się, turlaj się, turlaj się. Dobrze. Dobrze. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Chciałem mieć to wskrzeszenie na drugą rundę. Dobra, dziabaj go. Olej. Dysza! Dobrze. Płoń. Olej. Trafiłem go czy nie? Chyba nie. Teraz na pewno. Teraz płonie. Dawaj, dawaj, dawaj. To płoń. Pal się jak Rzym za Nerona. Nie! Naprawdę! Tak dobrze było! No kurde, jakby mnie... O, pomoc losu. O, czyli nie tracę! Połowa doświadczenia przypada w momencie śmierci, lecz raz na jakiś czas można tego uniknąć. Dzięki wstawiennictwu bogów i Buddy można otrzymać pomoc losu. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra. Ostatnie. Drugie podejście i zarazem ostatnia walka w ogóle w tym odcinku, bo już mam prawie 50 minut nagrania. Więc niestety. Dobra, dobra, umiejętności, dobytek. Szkoda mi tego jednego cukierka, no ale trudno się mówi. Dobra, nie widać mnie. O, sobie czekam. Tak też muszę uważać. Cicho, 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 cicho. Nie widzisz mnie. Tylko teraz, żeby zaliczyło chwyt od tyłu. No. No. No weź! No come on! Idealnie na plecach mu siedzę. O! Było, 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 było przez chwilę. No weź. Zalicz. Nie chcę dwóch faz mieć. Jezu, jakie to jest precyzyjne tutaj. Nie zerwiesz tego, co? A bo to on się tak musi. Aha! Świetnie! Bailando po prostu. Dobra, nie udało się go zajść. Szkoda. Wielka szkoda. Dobra, trzy ciosy max. Raz, dwa... Aha, fajnie. Fajnie, że zrobiłem unik, a gościu podążył za mną. Takie bydle, a patrzcie, ziomeczka. Dobra. Dobrze idzie. Lepiej się zamknę, bo to się jeszcze może zmienić. Dobra, teraz wracamy tutaj. Szybka popita. Wrestler! Nie tutaj z takimi chwytami.
popitka. Jemy. Tkwa, olej. Zeskakuje. Olej ci we facjatę. Dobra. Płoń. Olej. Ogień. Au. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Pff, jak? No pytam się jak. I... Jest! Cyk! Zdjęty! Panie i panowie, skuty ogr padł. Punkt umiejętności, koralik modlitewny, thank you very much. I znowu umiejętność. Pierwszy stopień leczenia Shinobi. Poprawienie ogólnych działań przeciwleczniczych. Wiedza medyczna jest kluczowa dla przeżycia Shinobi. Odnoszenie ran w walce jest nieuniknione. Takie techniki można poznać jedynie poprzez częste odnoszenie ciężkich obrażeń zadawanych przez godnych przeciwników. Świetnie. Teraz tam się odblokowuje. Dobra. O, a tu jeszcze jest ziomeczek jakiś. Z luncą. No to nie wyszło. No dawaj. Dźgaj, wiem, że tego chcesz. Dziękuję. Pilnowałeś, balona bogactwa. Hajs. Dobra, szybki check, co tu jest, bo już 50 minut. No, podnieś. Luneta kruka. Bambusowa rurka używana do obserwowania oddalonych przeciwników przedmiotów. Wprawdzie każdy shinobi ma dobry wzrok. Patrząc jednak jednym okiem przez tę rurkę, widzi jeszcze lepiej. Ninja kruki służą Ishinowi Ashinie, strzegą dachów zamku Ashina, wypatrując bystrym wzrokiem potencjalnych intruzów. Niewiele ukryje się przed wzrokiem kruka. Okej. Okay. Nie no, co to jest? Serio, mają tam czujkę? Oczywiście. Normalnie tego mi jeszcze brakowało. Stoi ziomek z stoi koleś oddalony od walki, tylko drze mordę. I na szyno tej kwy! Yeah, bo. No, jestem content w tym momencie. Jestem content. No ale dobra. Ja sobie powrócę. Ulepszę tykwę. Wykupię może jakąś umiejętność. Jak nie, to zobaczycie w kolejnym odcinku, że mam dalej punkcik. No i cóż. Tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Na razie.